jak to jest, Marcin? Ty słuchasz Kizu? Pewnie. Tak? No. A który numer lubisz najbardziej? Lubię sporo jego kawałków. My to sukces ostatnio mi wpadł. Dobrze, a masz w ogóle odzież od Kiza, bo on wypuszcza i produkty, i odzież? Już batonów próbowałeś. Wiesz, batonów próbowałem i są super. Odzieży nie mam, ale na pewno coś nabędę w przyszłości, bo wspieram naszych artystów jak tylko mogę. Nie mam za dużo hajsu, więc też Kiza ubrania są drogie. No wiadomo, jakość jak się ceni. Jak to wiesz, no pewnie, że tak. No. A czego ty w ogóle jeszcze słuchasz, Marcin? Ja słucham generalnie rapu. Polskiego, zagranicznego. Ale ostatnio wpadły mi w ucho takie fajne trzy piosenki i to jest takie, nie wiem nawet jak określić tego, techno, nie wiem, ale nawet nie pamiętam tytułów. Mogę sprawdzić ci na Spotify i są mega fajne. Jeden na pewno jest super i zaraz mogę powiedzieć. Sprawdzimy, czego słucha Marcin Wrzosek. Piosenka ma tytuł Distance, a artysta to Apache. I jest petarda, naprawdę, polecam. Dobrze, także obczajcie, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. A wracając jeszcze do Kizo, nie wiem, czy pamiętasz, ale Kizo był kiedyś zawodnikiem w Fame MMA. Tak. Widziałeś jego walkę? Tak, widziałem jego walkę. Z Arabem, nie była zbyt ekscytująca. Może dlatego też nie kontynuuje swojej kariery freak fightowej, a skupił się raczej na ale muzyce. Ale chyba wygrał, czy przegrał na tą walkę, nie pamiętam. Kizo chyba przegrał. Tak? No cóż, no jeden musi wygrać. Napiszcie w komentarzu, kurczę, taka ze mnie fanka, że ja nie pamiętam po prostu. Tak jest, tak jest. A wracając do twojej kariery, na czym się obecnie skupiasz? Czy może przygotowujesz się do czegoś? To dopiero co wracam po kontuzji, trenuję drugi tydzień niecały. Założyłem kanał na YouTubie, Polish Zombie TV, na który serdecznie zapraszam. Jeżeli lubicie posłuchać moich, jak gadam głupoty, a robię to dość często, zapraszam na mój kanał, tam dzieje się mnóstwo. Ale też typuję walki i trafiłem 6-7 pojedynków do teraz. Dzisiaj? Nie trafiłem tego hejtera, ale typowałem go z czystego... Myślałeś, że Mariusz wygra? Liczyłem, ponieważ był taki kurs na niego, że musiałem na niego postawić. Postawiłem stówkę, był kurs 7-0, no to naprawdę takie kursy się często nie zdarzają. Nie był bez szans. Myślę, że trochę za szybko sędzia przerwał, ale... Sądzisz o formie Amadeusza w tej walce? Wyglądał nieźle, no widać było, że fizycznie górował nad hejterem. Mhm. Przed nami z tego co widzę walka Alana Kwiecińskiego z Bandurą, za kim jesteś? Z całą sympatią do Bandury typowałem tutaj na Alana ze względu na doświadczenie, ale lubię ich obydwu. Zobaczymy, czy Alan tym razem też zostawi serce. Na pewno, no, to jest niepodważalne i tego, o to nie musimy się martwić. Nabuzowany jest, wygląda jak sekwento tańczący. A Sekwento niedługo też będzie walczył na High League'u. Wiem, widziałem. Śmieszna z nich para. No właśnie, fajnie się tak dopełniają. Myślę, że fajna energia jest między nimi, więc nic dziwnego, że mają dobre relacje. A jeżeli chodzi o inne pojedynki na tej gali, które się dopiero odbędą, za kim jesteś na przykład w main evencie? Dubiel kontra Tromba. Postawiłem właśnie na tym kuponie, był hejter i Dubiel. No więc tak naprawdę już nie wygram pieniędzy, no ale jednak wydaje mi się, że doświadczenie Dubiela, no ten prawie 20-minutowy pojedynek na pewno dał mu dużo doświadczenia i myślę, że, że może to wygrać. Może nas zaskoczy tym razem, zobaczymy. Jeżeli chodzi o walkę Sutonator kontra Jacek Murański, kto ma większe szanse? No myślę, że Sutonator. Tak jak mówiłem, no MMA to nie jest sport dla starych ludzi. Bez obrazy, oczywiście każdy może walczyć. Ja też mam zamiar walczyć, dopóki koła nie odpadną, ale wydaje mi się, że jednak Sutonator. A jeśli mowa już o starszych ludziach, o starszym pokoleniu, ostatnio jest taka nagonka trochę na pana Jacka Murańskiego, że powinien jednak odejść z tych free fightów, ale sobie tak darować. Chyba co o tym sądzi? Nie ze względu na jego wiek, tylko ze względu na zachowanie. Ferment, jaki sieje, że tak powiem, i nagonkę, jaką robi. Kilka niewybrednych, że tak powiem, aluzji dawał Arkowi na pewno i tańculi prezesowi Polskiego Związku Free Fightów. No i myślę, że za to naprawdę no, Polski Związek Free Fightów zrezygnuje z jego usług. Uważasz, że jest to słuszne? Zostanie zwolniony. Czy jest słuszne to, co mówi pan tańcula, czy słuszne jest to, że Arek zakończy jego karierę w internecie? Zakończył już twierdzi, chodzi że chodzi mi o zakończenie kariery Jacka Murańskiego. Czy to jest słuszny ruch? Myślę, że pan Jacek pierdoli mnóstwo głupot, ale ten kraj jest wolny i każdy może sobie mówić, co chce i nie mi jest zdecydować, kto powinien walczyć, czy nie. Wydaje mi się, że to, że pan Jacek walczy, jest to stricte biznesowa decyzja. Pan Jacek wzbudza dużo kontrowersji, a w sporcie jest tak, że musi być bohater i antybohater, tak? Batman nie byłby Batmanem bez Jokera. I takim Jokerem był dla tańculi pan Jacek. Bez niego jego pojedynki nie są już tak ekscytujące. Nie wydaje mi się, żeby pojedynek Wiewióra z tańculą ekscytował kogoś tak samo jak pojedynek pana Jacka z tańculą. Że Wiewióra ekscytuje, bo przed chwilą z nim rozmawiałam. Wiewióra ekscytuje jak ptaszki lecą.
niektórzy też obawiają się, że na przykład wskutek nie jest zbyt tego... bystry, aluzja była do tego, że nie jest zbyt bystry. A przynajmniej taką aparycję i taką aurę stwarza wokół siebie. Myślę, że nasi widzowie zrozumieli, o co chodzi. Niektórzy obawiają się, że jeżeli pan Jacek Murański odejdzie z Fejmu, to przejdzie do Prime'u i połączy później siły z Kasiuszem. To jest dla mnie, że tak powiem, totalny jakiś absurd, tak? I obawianie się tego. I dlatego Fejm go nie wypuści, żeby nie... To jest jakiś... To jest dla mnie logika. Pojawiają się takie zapytania. To jest dla mnie naprawdę bardzo pokrętna logika. Jaki ty masz aktualnie stosunek do Kasiusza? Kotosiusza? Znaczy ja mówię Kasiusza, no ty możesz nazywać po swojemu. Nijaki. Nijaki? Mhm. Ale to tak... Nijaki, czyli ani pozytywne, ani cię nie drażni tak, niczym? W ogóle o nim nie myślę. Okej, okay, a jeszcze wystąpisz na łamach Prime'u? Super kombinacja. Nie wiadomo, nie wiem. Nie wiem, czy dożyję jutra. Nie wiem, czy zawalczę jeszcze w ogóle. Naprawdę? No to znaczy będziesz się skupiać na karierze youtubera? Mogę jutro zginąć. Oczywiście nie chciałbym tego, bo chciałbym chociaż dojść do 10 tysięcy subskrybentów na kanale Polish Zombie TV. Bo ja też, Marcin, nie słyszałam, że za jakiś czas będziesz ojcem. Tak, za już delikatnie ponad 2 miesiące. Kurczę, no jak się z tym czujesz? Bardzo fajnie, jestem podekscytowany i nie mogę się doczekać. A jakim ojcem chciałbyś być? Wspierającym. Mhm. To jest chyba najważniejsze. Oczywiście. Marcinie, my tutaj oglądamy ten pojedynek, więc ja cię nie przerywam. Dziękuję bardzo, super. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.